Dzisiaj będziemy mówić m.in. o Kasie. Dziś bowiem jesteśmy w 8. bazie lotnictwa transportowego Kraków-Balice. A propos kasy, to jedna taka maszyna kosztuje nawet 25 milionów dolarów bez wyposażenia dodatkowego. To jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzygowski, dzień dobry. Wojsko Polskie zachęca do szczepień przeciwko koronawirusowi. Pomocna dłoń żołnierzy z 8. bazy lotnictwa transportowego. Ćwiczenia z mistrzami w mundurze, czyli wojskowe ferie online. Żołnierze 8. bazy lotnictwa transportowego cały czas aktywnie włączają się w walkę z koronawirusem. Biorą udział także w szczepieniach. Z nami jest kapitan Przemysław Stopiński, lekarz z grupy Zero, który dzisiaj właśnie został zaszczepiony. Jak to wyglądało? Czy trzeba było pana namawiać? Nie, w żaden sposób mnie nie trzeba było namawiać. Z miłą chęcią po prostu sam pilnowałem sobie tego terminu. Dzwoniłem, umawiałem się wraz z moimi kolegami tutaj z jednostki. Staraliśmy się jak najszybciej się zaszczepić, żeby wrócić do normalności, żeby pomóc naszej jednostce, a nie tylko blokować nas przez to, że obawiamy się, czy będziemy chorować, czy nie. Ten COVID jest niebezpieczną chorobą. Im wcześniej się zaszczepimy, im wcześniej wrócimy do normalności, sądzę, że tym lepiej, bardziej i pomożemy naszej jednostce, naszemu społeczeństwu. Nie bójmy się szczepień. Szczepienie w ogóle w żaden sposób nie boli. W żaden sposób nie było odczuwalne przeze mnie. Nawet zostałem tak jakby zagadany przez panią lekarkę, przez pielęgniarkę i nawet nie zauważyłem momentu, kiedy została mi podana szczepionka. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony, że wreszcie mogłem się zaszczepić i tylko czekam na drugą dawkę, aby wrócić jak najszybciej do normalności i żeby z nami ta pandemia się skończyła i żebyśmy mogli normalnie pracować. A do szczepień przekonują także inni żołnierze Wojska Polskiego. W takim szyku Wojsko Polskie zachęca do wzięcia udziału w Narodowym Programie Szczepień. Dobrowolny udział w szczepieniach to wyraz solidarności ze wszystkimi, którzy dziś potrzebują pomocy w walce z COVID-em. Jako polscy żołnierze wielokrotnie okazywaliście tę solidarność w szpitalach i domach opieki. Jako ozdrowieńcy chętnie oddajecie osocze dla chorych. Jesteście również tam, gdzie tego wymaga potrzeba chwili. Jak choćby ostatnio w Wielkiej Brytanii, gdzie pomagaliście kierowcom, którzy utknęli w Dover. Za to poświęcenie jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Wiele już uczyniliśmy, by z tej trudnej walki z wirusem wyjść zwycięsko. Przed nami tylko jeden, ale decydujący ruch – szczepienie. Dziś byłoby nierozsądnie zrezygnować z szansy na powrót do zdrowia i normalności. Wojsko Polskie będzie szczepione w pierwszym etapie. Zaraz po personelu medycznym. Zachęcam wszystkich żołnierzy do tego, aby jak najliczniej skorzystać z tej szansy i dać przykład odpowiedzialności. Zaszczepmy się przeciw COVID-19. Żołnierze, którzy są związani ze środowiskiem medycznym, już dają przykład. Wśród pierwszych zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2 są władze wojskowych placówek medycznych. Jako pierwszy poddałem się szczepieniu, ale też cały zarząd szpitala, wszyscy, którzy nie mają przeciwwskazań, byli szczepieni, żeby dać właśnie ten przykład dla personelu, że szczepionka jest bezpieczna, że nie ma czego się bać. Już 27 grudnia do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku trafiła pierwsza partia 75 dawek szczepionki przeciw COVID-19, którą wykorzystano zaledwie w dobę. Druga partia zawierała już 225 dawek szczepionki, z których w ciągu kilku dni skorzystał personel wojskowego szpitala. Kolejne partie antidotum na koronawirusa wykorzystywane są na bieżąco. O tym, że warto się szczepić, mówią najbardziej doświadczeni żołnierze polskiej armii. Moim zdaniem każdy powinien się zaszczepić, obaw żadnych nie było. To nie jest już pierwszy cykl szczepień, jaki odbywam. Takich szczepień już miałem przez lata paręnaście, jak nie w dziesiątkach. Zwłaszcza wyjeżdżając na misję, a uważam, że to jest każdego z nas obowiązek, żeby się szczepić. Nie tylko wobec siebie, ale wobec osób, które są najbardziej zagrożone. Weteran zagranicznych misji zapewnia, że szczepionka, która jest najskuteczniejszą bronią w walce z koronawirusem, jest zupełnie bezpieczna. Warto zaznaczyć, że żołnierz ma spore doświadczenie w przyjmowaniu szczepionek przeciw najbardziej tropikalnym chorobom. Strefy tropikalne, w których przebywałem, niosły inne zagrożenia w stosunku do tej, w której obecnie mieszkamy. No, takich szczepionek miałem bardzo dużo. O, można tutaj zobaczyć sobie w stronach. I czasami przyjmowałem po 5 dziennie. Więc efekt był taki, że po powrocie do domu czułem się bardzo nieprzyjemnie, ale to szybko mijało i człowiek o tym zapominał, a przynajmniej czułem się bezpiecznie. W tej chwili szczepiona jest tak zwana grupa zero, czyli przede wszystkim medycy i pracownicy domów opieki społecznej.
To grupa, do której zalicza się coraz więcej żołnierzy polskiej armii. To są żołnierze, którzy bezpośrednio wspomagają pomoc szpitalną i personel oraz ci, którzy jednocześnie wyrazili zgodę, dlatego że oczywiście szczepienia są dobrowolne. W walkę z niewidzialnym przeciwnikiem od początku pandemii zaangażowani są terytorialsi. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nie tylko pracują przy pobieraniu wymazów do testów na koronawirusa. Obecni są też w domach pomocy społecznej i na szpitalnych oddziałach. Pozostali wojskowi będą szczepieni w tzw. grupie pierwszej z innymi służbami mundurowymi. Wielu z nich już deklaruje chęć zaszczepienia się przeciw SARS-CoV-2. Widać to na portalach społecznościowych Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort Obrony cały czas prowadzi akcję informacyjną, która pozwala doskonale zapoznać się z najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania pandemii. Na stronach ministerstwa można znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące szczepienia. Wojsko ma swój system służby zdrowia, także na co dzień również żołnierze dokonują szczepień innych niż przeciwko COVID-19, więc w tych placówkach również zostaną zaszczepieni. Pierwszy etap szczepień, w którym antidotum na koronawirusa przyjmą m.in. żołnierze polskiej armii, rusza 25 stycznia. Już ponad 30 lat żołnierze z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego biorą udział w akcji Serce. Kilkadziesiąt razy w roku latają z narządami, które ratują ludziom życie, ale biorą także udział w misjach humanitarnych. Między innymi ostatnio lecieli z pomocą wojskową dla dotkniętej trzęsieniem ziemi Chorwacji, a także z zespołami wymazowymi do brytyjskiego Dover. Sprawdźmy zatem, jak wygląda codzienna służba na lotnisku w Balicach. Ósma Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Piloci służący w tym miejscu zaangażowani są m.in. w akcje ratujące życie na całym świecie. Ich patronem jest pułkownik pilot Stanisław Jakub Skarżyński. Pierwszy Polak, który przeleciał Atlantyk. Pilot bohater II wojny światowej. Mocno przywiązana do tradycji polskiego lotnictwa, jednostka ma już własną, kontynuowaną od ponad 35 lat. Bardzo ważna rzecz, którą wykonujemy od 1985 roku, są to loty związane z akcją Serce. W 1985 roku wykonane na samolocie AN-12 na rzecz Śląskiego Centrum Chorób Serca, wtedy pana profesora Religi, obecnie pana profesora Zembali, ale są to też loty związane z pomocą w Krakowie Instytutu Kardiologii. Akcja Serce to transport organów do przeszczepu na dużych odległościach w błyskawicznym tempie, w błyskawicznym czasie. Tylko w ubiegłym roku samoloty 8 Bazy Lotnictwa Transportowego brały udział w takich lotach 34 razy. Służba w krakowskiej bazie to przede wszystkim współpraca z innymi rodzajami sił zbrojnych, transport żołnierzy i pomoc humanitarna. To także udział w akcjach wojskowej ewakuacji medycznej. Od roku zespoły wojskowych ratowników zaangażowane są również w transport medyczny cywilów. Głównie dzieci potrzebujących specjalistycznego leczenia w Stanach Zjednoczonych. Zasadą ewakuacji medycznej jest, że transportuje się pacjentów w stanie stabilnym. Jednakże jesteśmy wyszkoleni, wyposażeni w sprzęt tożsamy ze sprzętem, który znajduje się na oddziałach intensywnej terapii, także jesteśmy w stanie transportować pacjentów w stanie również krytycznym na duże odległości. Załoga żołnierzy, pilotów z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego zaangażowana była też w ewakuację Polaków z chińskiego Wuhan na początku zeszłego roku. Trochę mieliśmy szczęścia, ponieważ trochę wcześniej uczestniczyliśmy w ćwiczeniach Vigorious Warrior w Rumunii. Tam byliśmy oddelegowani razem z naszym zespołem ewakuacji medycznej, który jest w składzie naszej bazy. Jednym z epizodów, który był ćwiczony podczas Vigorious Warrior, był transport zakażonego wirusem pasażera, pacjenta, więc przećwiczyliśmy całą procedurę w sensie lotu w odzieży ochronnej, w maskach, w goglach ochronnych, więc tak naprawdę jakoś pozwoliło nam się przygotować do tej ewakuacji, którą finalnie realizowaliśmy. W wyjątkowo trudnych akcjach biorą udział najlepsi polscy piloci. Szkolenie odbywa się w takich warunkach.
To jeden z najnowocześniejszych na świecie symulatorów lotów. Jego waga to 15 ton. Porusza się, jakby było to piórko. Można zesymulować każdy rodzaj pogody, dzień, noc, turbulencje, gwiazdy, różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne, różnego rodzaju awarie. Także praktycznie wszystko, co w praktycznym, rzeczywistym, realnym locie może się zdarzyć, to tutaj możemy zasymulować. W hangarach 8 bazy m.in. nowoczesne samoloty M28 Bryza, opracowane i produkowane w PZL Mielec. Samolot M28 jest samolotem wykorzystywanym głównie do zrzutu skoczków spadochronowych, czy na rzecz wojsk specjalnych, czy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej stacjonującej tutaj w Krakowie. Jest wykorzystywany też jako samolot, który może lądować na krótkich odcinkach utwardzonych, przygotowanych wcześniej przez specjalne zespoły. Inne samoloty służące do transportu ludzi i ładunków to kasy. Każda z nich może przetransportować na odległość ponad 5000 km 8 ton ładunku albo 70 żołnierzy. Jako średni samolot transportowy ma bardzo duże możliwości lotów na teatrze, mówię o teatrze działań wojennych. Może zabierać, lądować na krótkich pasach startów lądowań, na dużych wysokościach. Jest bardzo manewrowy, posiada ochronę pasywną, także jest idealny na warunki do lotów na teatrze działań wojennych. Piloci 8 bazy lotnictwa transportowego wspomagają polską armię i sojuszników na całym świecie. Latamy praktycznie daleki, Bliski Wschód. Zabezpieczamy wszystkie misje, jakie są, wszystkie polskie misje PKW, czyli począwszy od Bośni i Hercegowiny po Irak, Kuwait do Afganistanu. Od 2018 roku piloci z Krakowa są częścią PKW Irak. Jako zespół lotniczy stacjonują w Kuwejcie, ale odbywają niebezpieczne loty bojowe na terenie całego Iraku. Jak Państwa forma? Po świętach i po Sylwestrze chyba warto wziąć się za siebie. Tu, w 8 bazie, żołnierze ćwiczą codziennie, ale nie każdy ma takie zacięcie. Ja przyznam, że ostatnio trenowałem z Alicją Tchórz i Pawłem Rajdą i powiem szczerze, że nie było lekko. Zobaczmy więc, jak wyglądają wojskowe ferie online. Chciałabym Was bardzo serdecznie przywitać na trzeciej odsłonie zajęć z cyklu Wojskowe Ferie Online. To mistrzowski trening pod okiem najlepszych w swoich dyscyplinach. Przygotowaliśmy się po to, żeby urozmaicić jakoś Wam czas, żeby pokazać Wam, jak ćwiczymy. Nie są to jakieś ściemy, że tak powiem, ściemnione ćwiczenia. To są ćwiczenia, które wykonuję na co dzień. To są ćwiczenia, które wykonywałem podczas właśnie kwarantanny w marcu, kiedy ćwiczyłem. Wojskowe Ferie Online trwają w najlepsze. Za nami pierwszy tydzień intensywnych zajęć, które poprowadzili żołnierze sportowcy oraz gwiazdy polskiego sportu, jak mistrz olimpijski Andrzej Supron. Wynosi dokładnie ta sama akcja, do góry! Cel jest jasny, zachęcić do aktywności fizycznej mimo pandemii. W sytuacji, w której się znaleźliśmy, takiej bezprecedensowej, musimy znaleźć rozwiązanie, jak zrobić, żeby młode pokolenia w ogóle mogły spędzić aktywnie ferie. Trochę przed monitorami, trochę w inny sposób, ale będziemy potrafili pokazać i przede wszystkim zachęcić młodych ludzi, tych najmłodszych do tego, żeby w tym wolnym czasie, trudnym czasie po prostu nie leżeć, nie siedzieć, nie objadać się, a spędzić czas aktywnie. Ciekawe ćwiczenia, ciekawe informacje, wspaniali prowadzący. No i myślę, że miłe spędzenie tych ferii pomimo ograniczeń. By wziąć udział w zajęciach, nie potrzeba specjalnego sprzętu. Kawałek tak jakby przestrzeni wystarczy do tego, żeby pokazać jakąś technikę zapaśniczą, żeby w jakiś sposób się poruszać, poćwiczyć. Spędziłem 2 tygodnie na kwarantannie, wiem jak to się robi, wiem jak się ćwiczy w domu, wiem jakim ciężarem, w tym pozytywnym słowa znaczeniu, są dla mnie dzieci moje, pomagają mi w ćwiczeniach. Przyda się też jeszcze dostęp do internetu. Wystarczy włączyć telefon, laptopa czy tableta. Nie ma co szukać wymówek. Wystarczy poszukać profilu Ministerstwa Obrony Narodowej na Facebooku.
Tu codzienna transmisja od godziny 10 do 10.30. Spóźnialscy znajdą nagrania treningów, które już odbyły się w mediach społecznościowych Ministerstwa Obrony Narodowej. A ci, którzy chcą zaplanować swój udział w zajęciach, powinni teraz uważnie posłuchać. Drugi tydzień ferii rozpocznie się biatlonem pod okiem mistrzowskiego małżeństwa. Podporucznik Krystyny Guzik i szeregowego rezerwy Grzegorza Guzika. We wtorek trening zapaśniczy poprowadzą medalista olimpijski, starszy chorąży sztabowy rezerwy Józef Tracz wraz z bratankiem, starszym szeregowym Michałem Traczem oraz starszym szeregowym Dawidem Klimkiem. W środę zapasy okiem olimpijczyków, kaprala rezerwy Damiana Janikowskiego oraz starszej szeregowej Agnieszki Wieszczek-Kordus. Czwartek to już biegi i mistrz świata oraz Europy, kapral Marcin Lewandowski. Na zakończenie będzie trening pływacki, który poprowadzą mistrz świata szeregowy Kawęcki i olimpijka Otylia Jędrzejczak. Nasza praca tutaj i to, w jaki sposób się pokażemy teraz podczas właśnie tych ciężkich naszych czasów, może zaczepić jakiegoś młodego adepta bądź młodą osobę, dziewczynkę, tak, żeby pójść w ten kierunek sportu, a później zdobywać dla Polski upragnione medale. Wstęp na treningi wolny, a zakwasy gwarantowane. Pamiętajcie, wojskowe ferie online. Ćwiczcie z nami, wojskowymi mistrzami. Zasięg to nawet ponad 5000 km, prędkość przylotowa 480 km na godzinę. Kasa należy do najlepszych tego typu samolotów transportowych na świecie. Może przetransportować 70 żołnierzy albo nawet 8 ton sprzętu. Tu w 8 bazie jest 16 takich samolotów, a u nas czas na szybkie strzały. Na początek maszerujemy na zakupy, konkretniej mówiąc opracowany i wyprodukowany przez polską zbrojeniówkę system rakietowo-artyleryjski Pilica przeszedł wszystkie niezbędne testy i trafił w ręce żołnierzy. Zestaw Pilica przeznaczony jest do niszczenia środków napadu powietrznego na bardzo bliskich odległościach. Będzie elementem wielowarstwowej obrony powietrznej kraju. Kluczowe znaczenie będzie osłona zestawów Patriot, których oczekujemy dostarczenia. To jest sprzęt najnowszej generacji, sprzęt, którego producentem jest nasz przemysł obronny, Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z zakładami przemysłu obronnego. PIT Radwar, Przemysłowe Centrum Optyki, zakłady z Tarnów. Jest to najnowocześniejszy element, który integruje zdolności do wykrywania obiektów o bardzo małej skutecznej powierzchni odbicia, możliwości niszczenia tych potencjalnych zagrożeń. Lotniczy system rakietowo-artyleryjski Pilica składa się on z 6 jednostek ogniowych, które mogą być zamontowane na pojeździe typu Jelcz, mogą być również ciągnięte. W skład zestawu dodatkowo wchodzi skomputeryzowane stanowisko dowodzenia oraz stacja radiolokacyjna. W 2022 roku Wojsko Polskie będzie dysponowało 6 takimi jednostkami. Teraz robimy szybki desant na poligon w Dolnej Saksonii w Niemczech. Tam bowiem naprzeciw siebie stanęły dwie kompanie dysponujące bojowymi wozami piechoty Marder i czołgami Leopard. Jedna musiała przeprowadzić natarcie, druga opóźnić działania przeciwnika. A to wszystko to scenariusz ćwiczeń Schubs-20. W szkoleniu wzięli udział niemieccy żołnierze i polski pluton czołgów z 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Ćwiczenie zaliczone na 5 z plusem. Pod wrażeniem takiego M28 BPT byli sami Amerykanie, którzy w Iraku i Afganistanie używali go do zadań specjalnych. Nasze zadanie tu w Bolicach kończy się, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!